słuchali, to nie wiem, no mam nadzieję, że zapamiętali mnie jakoś, no tak w ogóle mówię, jakbym miał umierać, zapamiętali, że będą mnie pamiętać no jakoś pozytywnie, no zawsze starałem się jak mogłem i no i tyle, no chciałem z tego miejsca bardzo właśnie podziękować wszystkim kibicom, całemu Olsztynowi, bo to było wspaniały czas, najlepsze 5 lat mojego życia i ciężko będzie to pobić, szczerze mówiąc, w jakimś innym miejscu. Ale takie jest życie sportowca, takie są losy sportowca, że no jakby przenosiny są nieuniknione, więc no przenoszę się do Żor, również bardzo urokliwego miasta. Ale no mam nadzieję, że też będzie ok, aczkolwiek tak jak już mówiłem wcześniej, nie żegnam się z Olsztynem, mówię do zobaczenia, bo no bo Olsztyn to jest moje miasto, moje miejsce na ziemi i zawsze będę tutaj wracał. Wyszedłem za mąż, za Wojtka Ferenca, nie żartuję. Macie naprawdę good team in basketball, yeah? You need only one, czarny player. Czarny player, okay, we need czarny player, but so, maybe we have to paint one of our guys on czarny color. Wiesz, man, ty jesteś taki troszeczkę black, widzę, że masz dobry, you know, the wrist, not gust, jak you call it in Poland, yeah? Ożeniłem się, mam tutaj mieszkanie, mam wspaniałą żonę, która jest w ciąży, spodziewamy się dziecka, także no, dał mi bardzo wiele i no, nigdy bym nie był w stanie nawet prosić o tak wiele, ile dał mi Olsztyn i tutaj pobyt właśnie. Sweet home Alabama, where the skies are so blue. Na razie po cichu wiążę z tym miastem swoją przyszłość, gdybyś miał mnie teraz zapytać, gdzie chciałbyś posadzić drzewo i wybudować dom Adrian, byłoby to w Tomaszkowie. Paka 80. Rewelacja, ja wiem. Hoppa!